Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, co ja sądzę o kodeksie GIGAS. Kodeks ten wzbudza pewne kontrowersje ze względu na to, że towarzyszy mu pewna legenda, która mówi, że autor tego dzieła miał zadane to jako pokutę, żeby przygotować ten dokument. I ten dokument miał być napisany w jedną noc przez niego, inaczej spotkałaby go kara. Jest to oczywiście bajka, legenda, ale ta legenda jest co do zasady powtarzana przy okazji tego i wzbudza sensację. I osobnik ten, który miał przygotować tą największą tutaj kolekcję pism, obiecał, że to zrobi w jeden dzień, w jedną noc i w okolicach północy zauważył, że nie zdąży. No i bajka w tym momencie się zaczyna rozkręcać, dlatego że wiadomo, że no, to prawda, w jedną noc nie zdąży się napisać. I co za tym idzie, legenda mówi, że ten człowiek wezwał na pomoc diabła. I diabeł rzekomo napisał za niego to całe dzieło, i z wdzięczności pojawił się wizerunek diabła. Oczywiście jest to kompletna nieprawda, kompletna ściema. Troszkę później o tym powiem, dlaczego tak uważam. Więc co do zasady, kodeks GIGAS w swojej zawartości jest to po prostu zbiór, który zawierał najważniejsze pisma z tamtego okresu znane w tej okolicy, gdzie powstał. Zawiera między innymi Biblię Starego i Nowego Testamentu i to taką, która jest dokładnie taka sama jak wszystkie pozostałe rękopisy Biblii, które mamy, które istniały w tamtym czasie, około 60 tysięcy identycznych manuskryptów, 60 tysięcy ręcznie napisanych zbiorów pism Nowego i Starego Testamentu, które są identyczne co do swojego brzmienia, żaden inny dokument starożytny nie ma tylu potwierdzeń. Odyseja jest uważana za autentyczną na podstawie kilku istniejących niepełnych rękopisów. Inne dzieła starożytne są uważane za autentyczne na podstawie kilku skrawków, a Nowy Testament i Stary Testament ma 60 tysięcy różnych kopii, które są oryginalnie kopiami Pisma Świętego, a mimo to znajdują się różni ludzie, którzy twierdzą, że no, nie można temu wierzyć, bo to jest za mało potwierdzone. Oprócz tego Nowy Testament i Stary Testament jest wielokrotnie cytowany przez autorów starożytnych i z samych tych cytatów udałoby się odtworzyć cały tekst Nowego i Starego Testamentu z samych tych cytatów różnych ludzi w tamtym czasie piszących o Biblii lub zwyczajnie tak jak dzisiaj cytujemy różne rzeczy w korespondencji, na przykład chłopak do dziewczyny pisze list i upiększa go jakimś cytatem. W tamtym czasie było normalne, że cytowany był Nowy Testament lub Stary Testament i te cytaty są w pełni zgodne z tekstem Biblii, w pełni zgodne z tekstem Biblii, którą trzymacie na półce i każdy z nas ma dostęp do tego tekstu, więc jest to najbardziej wiarygodny, najbardziej potwierdzony tekst na świecie. Jest to, jeśli coś jest pewne, to właśnie to, że tekst Biblii brzmi tak, jak go widzisz w swoim egzemplarzu, który masz w domu. I teraz odnośnie tego kodeksu GIGAS, więc Biblia Starego i Nowego Testamentu w bardzo dobrze opracowanym tekście łacińskim, więc tylko te słabości ma ten tekst, jakie miał po prostu przekład łaciński, bo wiadomo, że Nowy Testament powstał w greckim i wiadomo, że Stary Testament powstał w hebrajskim i aramejskim. Zatem po łacinie był on już przekładem i wiadomo, że ludzie dokonując przekładu posługiwali się różnymi po prostu sposobami przedstawienia tego, w jaki sposób był oryginał. Więc ja mogę na przykład tłumacząc tekst Apollosa, odnośnie Apollosa, że Apollos znał słowo pańskie, albo mogę powiedzieć, że Apollos znał drogę pańską.
Obie rzeczy są dla mnie jako tłumaczącego dozwolone, więc nic nadzwyczajnego, jeśli tego typu różnice niewielkie w tłumaczeniu, w przekładzie się znajdują. Nikt nie robi z powodu tego tragedii. Dzisiaj też mamy wiele innych tekstów przekładanych, choćby Moliera na polski, i te różne przekłady są naprawdę uznawane za identyczne, choć jak je czytamy, to one są całkowicie inne. Jest taka chrześcijańska książka Przebacz mi, Nataszo, i są bodajże dwa albo trzy przekłady. I są dokładnie to samo mówią, ale innymi słowami. Więc jeśli chodzi o przekład, to tutaj jest przekład Biblii na język łaciński i to jest bardzo dobry tekst na tamte czasy. Dzieła Flawiusza, czyli historia Żydów i tym podobne dzieła są dołączone do tego kodeksu Gigas. Kronikę Czechów, czyli widać, że to ktoś po prostu zrobił zbiór kilku ksiąg całkiem pożytecznych. Encyklopedię Izydora, listę zakonników, którzy w tym zakonie, w którym powstał ten dokument, się znajdowali w różnych okolicznościach. Trochę apokryficznych tekstów, które w tamtym czasie były odpowiednikiem czegoś takiego, jak my dzisiaj mamy na przykład portal onet.pl lub Interia lub gazeta.pl. Po prostu ludzie byli ciekawi tego, co da się przeczytać, albo jakieś romansidła są czytane, więc apokryfy to są właśnie takie romansidła z tamtych czasów. Trochę do śmiechu, trochę do powygłupiania się, albo tak jak komiksy z Kaczorem Donaldem. To są apokryfy. Błędem jest, jeżeli ktoś apokryfy włącza w tekst, który uważa na tyle ważny, żeby na tym budować swoje życie. Sobie wyobraźcie, że ktoś chciałby żyć według poradnika skauta z Kaczorem Donaldem. No to jeszcze może by się dało, bo tam jest jak rozpalić ognisko albo coś takiego, jak sobie poradzić w deszczowy wieczór. Ale inne komiksy o Kaczorze Donaldzie, te giganty, no to zawierają w sobie dużo elementów absurdalnych i nie da się według tego żyć. Ale niektórzy próbują apokryfy włączyć na równi z Pismem Świętym i traktować jako podstawę. Tego się nie da. I akurat powstał ten kodeks Gigas w tych warunkach, kiedy po prostu tekst pisma był obowiązkowy. Oprócz tego dodano tam inne dzieła, które w tamtym czasie uważano za wartościowe. Powstał w Czechach. Ukradli go Szwedzi w czasie wojny 30-letniej. Teraz jest w Sztokholmie, czasami wypożyczany jest do innych lokalizacji. Dlaczego nazywany jest kodeksem diabelskim? Jest w nim taki rysunek, może udolny, może nieudolny, człowieka z rogami. I błędnie identyfikuje się to z diabłem, dlatego że z rogami w średniowieczu rysowano Mojżesza, dlatego że Mojżesz miał po prostu rysowane rogi i potem się rozpoznawało Mojżesza. Jest to narysowane właśnie w tym kodeksie i ja bym obstawał za tym, że to jest po prostu człowiek z rogami. Na pewno nie jest to diabeł. I teraz, dlaczego nie jest to diabeł? Drugi list do Koryntian 11:15. Drugi list do Koryntian 11:15 mówi nam o diable. Otworzę to miejsce. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 15 werset. I co my tu mamy? Może przeczytam od 13 wersetu. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych i nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości, lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. Więc widzimy, że szatan przybiera postać anioła światłości. Jeśli chciałbyś narysować szatana, to musiałbyś narysować anioła światłości.
A w Biblii anioła światłości, na przykład Gabriela, widzimy jako pięknego, eleganckiego mężczyznę. On nie miał nawet skrzydeł. On po prostu był postaci podobnej do człowieka. Też widzimy anioła światłości w kilku innych miejscach. W wizji na przykład Daniela. I tam też jest to mężczyzna, który jest po prostu eleganckim mężczyzną. I widzimy też rodziców, którzy byli rodzicami Samsona. Oni też spotkali anioła światłości. I ten anioł światłości to był po prostu elegancki, ładny mężczyzna. I przystojny mężczyzna, może ładny nie jest odpowiednim słowem. I na pewno nie miał żadnych rogów, na pewno nie miał żadnych skrzydeł. Więc jeżeli widzisz jakiegoś super przystojniaka, to prędzej ten super przystojniak będzie diabłem, będzie podobny do diabła, niż jakaś osoba z rogami na głowie. Tak diabeł nie wygląda. Choć oczywiście teoretycznie mógłby przybrać postać człowieka z rogami, tylko po co? To jest zupełnie bez sensu. I dlatego nazwa dla Codex Gigas, Biblia Diabła lub Diabelska Biblia, jest kompletnie pomyloną nazwą. Nie ma to nic wspólnego z diabłem. Być może ta legenda trochę uzasadnia używanie tego określenia. Natomiast jest to całkowicie niewłaściwe. Jeśli ta historia byłaby prawdziwa, że diabeł się temu człowiekowi objawił i ten diabeł spisał dla niego ten kodeks, to na okładce byłby śliczny, elegancki mężczyzna, ubrany w najładniejsze szaty z tamtego okresu. I to można by było uznać za znak rozpoznawczy. Diabeł, co do zasady, jest takim, który się nie objawia ludziom. Tutaj drugi Koryntian jednoznacznie przedstawia, że on udaje, przybiera postać anioła światłości. Jeżeli faktycznie by się komuś diabeł ukazał, to byłby to przystojniacha. Tak samo jak fałszywi nauczyciele zawsze przybierają postać miłych ludzi, którzy są podającymi się za sługi sprawiedliwości. Najważniejsze jest to, żebyś sam nie trafił tam, gdzie diabeł będzie. A diabeł będzie w ogniu i siarce, gdzie będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków. I każdy człowiek, który jest po prostu nienarodzony na nowo, trafi razem z diabłem do tego miejsca, które jest przygotowane dla diabła i jego aniołów, nie dla ludzi. Ludzie nie muszą iść do piekła. Ludzie mają przez Boga przygotowaną drogę ratunku przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I to zbawienie jest nielimitowane. Każdy, kto przyjdzie do Jezusa, będzie uratowany od należnej mu kary piekła. Przyjdź do Pana Jezusa jeszcze dzisiaj. Niech wam Bóg błogosławi. Dziękuję za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli macie życzenie otrzymać Nowy Testament lub macie jakieś pytania, możecie wysłać do mnie SMS-a lub zadzwonić 739 089 088. Z Bogiem.